Kolejny sezon w Plus Lidze rozpoczął się dla siatkarzy z Team Polhemar Pol Norwid od porażki na własnym parkiecie. Jak się okazało, ten zimny prysznic na inaugurację sezonu pomógł, bo w kolejnym starciu częstochowianie pokonali MKS Będzin, inkasując 3 punkty. W pierwszym spotkaniu przez pierwsze półtorej seta pokazaliśmy naprawdę dobrą siatkówkę, taką jaką znamy z treningów. Niestety coś tam od połowy drugiego seta nie zagrało, szczególnie ilość swoich błędów własnych zaważyła na tym. No i przez cały tydzień pracowaliśmy na tym, aby tą jakość nie tylko utrzymać przez półtorej seta, tylko przez całe spotkanie i to się udało, tak? Udało się, ponieważ zespołem z Będzina praktycznie od początku meczu do ostatniego gwizdka mieliśmy pod kontrolą. Jest więc lepiej, ale jak mówi nam drugi trener naszych siatkarzy, pracować trzeba cały czas, bo tylko optymalna forma gwarantuje sukces w Plus Lidze. Cały czas pracujemy nad takimi prostymi elementami, jak wystawa piłki sytuacyjnej, dogranie łatwej piłki, ponieważ tutaj jeszcze zdarzają się nam te błędy, natomiast grając w Plus Lidze takie błędy później lubią się mścić. Sprawdzianem, czy kolejne treningi i analizy idą w dobrym kierunku, będzie najbliższy mecz 5 października we własnej hali z Jastrzębskim Węglem. Rywal to aktualny mistrz Polski, który w sezonie 2024-2025 w 4 meczach wywalczył komplet punktów. Wiemy, z kim gramy, tak? Gramy z Jastrzębskim Węglem, mistrzem Polski, także tutaj ja takie mecze osobiście lubię. Tutaj nie mamy nic do stracenia, musimy pokazać to, co mamy najlepsze i tutaj wiemy, że zespół z Jastrzębia jest bardzo ofensywny. I Kaczmarek, i Fornal to są zawodnicy światowej klasy, no także tutaj szczególnie będzie ważny system blokobrona oraz wyprowadzenie kontrataków. Dopingować siatkarzy z Team Polhemar Pol Norwid będzie można już w sobotę 5 października od godziny 20:30 w hali sportowej Częstochowa.